Z tej strony Adrian Zrazek. Jestem team leaderem jednego z zespołów zajmujących się business intelligence w Inetum. Może tak na sam początek dosłownie dwa słowa o tym, czym się zajmujemy w dziale, bo business intelligence różni ludzie rozumieją. Często budzi to jakieś wątpliwości, dlatego dla rozwiania wszelkich wątpliwości to powiem, że w dziale Business Intelligence zajmujemy się generalnie pracą z danymi i to pracą z danymi na każdym etapie życia tych danych, czyli od projektowania architektury systemów raportowo-analitycznych, zajmujemy się projektowaniem i rozwijaniem baz danych, w szczególności hurtowni danych, tworzymy procesy ETL-owe. A także no, zajmujemy się szeroko rozumianymi systemami raportowo-analitycznymi, czyli tworzenie raportów, wizualizacji, projektowaniem platform do samodzielnych analiz. Więc generalnie, jeżeli cokolwiek dotyka danych, to w zasadzie zajmujemy się tym w naszym dziale. Więc jeżeli kogoś z Was interesuje generalnie praca z danymi, to na pewno staż czy praktyki w dziale Business Intelligence jest dla Was. Czego można się nauczyć? Na pewno SQL-a, bo to jest podstawa przy pracy z danymi. No, a także wielu innych ciekawych rzeczy, ale może o tym nie dzisiaj. Dzisiejsza prezentacja będzie, tak jak tytuł mówi, o wnoszeniu na 10. piętro, chociaż o ciężarach pewnie nie będziemy dzisiaj zbyt dużo mówić, ale postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, czy lepiej robić jakąś pracę mniejszymi porcjami, a częściej, czy rasa dobrze. No i porozmawiamy właśnie o indeksach w relacyjnych bazach danych. Skąd pomysł na ten tytuł? No, pomyślałem sobie, że pewne rzeczy najlepiej zapamiętać przez analogię. No i wyobraźmy sobie, że pracujemy z jakimś majstrem, który przeprowadza remont mieszkania na 10. piętrze i mówi do nas: skocz na dół do samochodu, przynieś mi klucz 12. No i my schodzimy na dół, bierzemy ten klucz. Wracamy do majstra, on mówi: słuchaj, jednak nie ten, tylko mi trochę większy. No i my znowu schodzimy na dół, bierzemy następny i wchodzimy. No i tak się nachodzimy w dół i w górę. A moglibyśmy zejść raz, wziąć całą skrzynkę, no i sprawa byłaby załatwiona. Tylko jeżeli by się okazało, że ten klucz jest potrzebny tylko jeden, no to po co mamy dźwigać całą ciężką skrzynkę, skoro wystarczyłoby wnieść tylko jeden klucz? No i właśnie już trochę pewnie odpowiadamy sobie przedwcześnie na to pytanie, że ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, no ale porozmawiamy sobie trochę szerzej o tym. Nasza agenda wygląda następująco. Przede wszystkim powiemy, czym jest indeks bazodanowy. Będziemy mówić, jakie są wady i zalety drzewiastych struktur danych. Powiemy sobie, jak obecność indeksu czy indeksów wpływa na ilość pracy wykonywanej podczas operacji na tabelach. Postaramy się oszacować koszt odczytu danych. Powiemy sobie z grubsza, jak odróżnić dobry indeks od złego, chociaż nie jest to takie proste i oczywiste, ale tak z grubsza postaramy się powiedzieć, jak odróżnić dobry od złego. No i na sam koniec podsumujemy sobie, dlaczego tytułowa analogia, chociaż może nie do końca zgrabna, mało śmieszna, ale jednak dość precyzyjnie oddaje istotę problemu. Okej, więc na dobry początek przedstawię taką jedną tabelę, na której będziemy sobie dzisiaj operować. Dane do tej tabeli zostały zasilone z serwisu Kaggle. To jest taki serwis, gdzie można znaleźć sobie dosyć dużo darmowych datasetów. Można sobie ściągnąć taki dataset i wykonywać różne ćwiczenia z tym. Nam nie jest tutaj potrzebny jakiś bardzo skomplikowany
zestaw danych, nie będziemy tutaj przeprowadzać żadnych analiz data miningowych, no ale fajnie popatrzeć sobie na jakieś rzeczywiste dane, dlatego dzisiaj będziemy korzystać ze zbioru danych, który zawiera filmy i seriale z Netflixa. Po ściągnięciu takie dane są w formacie CSV. Ja sobie je zaimportowałem do bazy danych Oracle'a przy użyciu wbudowanego w narzędzia w SQL Developer. No i cóż, może zobaczmy, jak te dane wyglądają. OK, czyli widzimy serię kolumn. Przede wszystkim mamy ID, mamy jakiś typ, tytuł, no i kilka kolejnych kolumn. Ja tutaj tak przy okazji pokażę, że zrobiłem sobie szybkie oczyszczenie tych danych. Na przykład show ID jest tutaj podane w formacie S i jakaś liczba. To S jest może niekoniecznie potrzebne i trochę może utrudniać. Poza tym w datasecie data dodania jest w formacie tekstowym, a pewnie dobrze byłoby ją sobie przedstawić w formie daty, typu danych data, żeby łatwiej po prostu na tej kolumnie pracować. I tak na szybko pokażę, jak można sobie łatwo takie dane podczyścić. Czyli jak już mamy załadowane te dane, możemy sobie zaznaczyć wszystkie kolumny. I teraz sobie skopiujemy nagłówki. OK. Trochę poprawimy czytelność. OK, no i przede wszystkim to show ID. Chciałbym tutaj zmienić, żeby to było po prostu liczba, więc wytnę to wiodące S. Nazwę kolumny pozostawimy taką samą. Poza tym datę. Tutaj sobie przedstawimy to w formie daty, więc musimy jawne rzutowanie wykonać. A nazwę pozostawimy też tak, jak była DataEdit. Zobaczmy wynik. Brakuje. OK, jeszcze problem polega na tym, że w kolumnie DateEdit miesiąc jest po angielsku. Ja mam ustawiony język sesji na polski, więc trzeba to zmienić, żeby to zapytanie zadziałało. OK. No i teraz robimy z tego nową tabelę. Dobrze, więc to mamy gotowe. Teraz tak dla formalności podejrzymy sobie, jak wygląda ta tabela, to znaczy jak jej struktura wygląda. OK, tutaj to polecenie dodaje kilka takich zbędnych
poleceń do tworzenia tabelki. Nie będziemy się zagłębiać, co poszczególne oznaczają. Natomiast najważniejsze jest, jakie mamy kolumny i jaki typ danych. Więc to z grubsza pokrywa się to z tym, co jest w prezentacji. Chciałem tutaj dla porządku pokazać tą tabelkę, żebyśmy wszyscy dobrze wiedzieli, na czym pracujemy. No i znowu dla jakiegoś porządku zobaczmy sobie, ile rekordów jest tutaj w tabelce. Jakieś jedno proste zapytanie napiszmy, które podsumuje dane, które znajdują się w tabeli. Więc przeliczmy liczbę rekordów. No jest niecałe 9000 wpisów w tej tabeli. I sprawdźmy jeszcze, bo za chwilę będziemy różne operacje tutaj wykonywać, sprawdźmy, jak dużo rekordów mamy dla każdego reżysera. Okay, czyli widzimy, że najwięcej rekordów mamy z pustym reżyserem, ale poza tym jest co najmniej kilku reżyserów, którzy mają po kilkanaście czy kilka produkcji w tej bazie. Co jeszcze możemy na dobry początek zobaczyć, to słownik danych, który zawiera metadane o tabeli. Tutaj w tym słowniku tak naprawdę znajduje się kilka ciekawych informacji, ale na potrzeby dzisiejszej prezentacji tak naprawdę skupimy się na jednej wartości. Tak, więc mamy tutaj informację o tej tabeli. To, co chciałem pokazać, to liczba rekordów. To jakby zgadza się z tym, co wcześniej sprawdziliśmy, ale tuż obok jest kolumna nazwana blocks i ona oznacza, ile bloków zajmuje dana tabela. Dlatego, że baza danych nie przechowuje oczywiście nie odczytuje rekordów rekord po rekordzie, tylko do pamięci wczytuje całe bloki danych, czyli nie jesteśmy w stanie, wybierając z tabeli, załadować do pamięci tylko jednego rekordu, tylko zawsze pracujemy na całych blokach. I tutaj dzięki tej kolumnie dowiadujemy się, że ta tabela zajmuje 488 bloków. A dlaczego to jest ważne? Dlatego jest to ważne, dlatego że koszt, o którym za chwilę też będziemy mówić, koszt jest miarą, jak dużo czasu baza danych szacuje, że zajmie dane zapytanie. I ten koszt jest podawany w jednostkach właśnie oznaczających, jak dużo czasu zajmuje odczyt pojedynczego bloku. Więc to tak tytułem wstępu. Za chwilę przejdziemy dalej i pewnie te rzeczy okażą się odrobinę jaśniejsze. Ale to tyle, jeśli chodzi o taki naprawdę wstęp. No i teraz, jak mamy już tabelkę, to próbujemy do niej wstawić rekordy. My już mamy załadowane, ale załóżmy, że chcemy wstawić kolejne rekordy. No i zastanówmy się, co musi zrobić baza danych, żeby wstawić rekordy do tabeli. No przede wszystkim na pewno musi znaleźć tą tabelę, znaleźć, gdzie na dysku jest zapisana ta tabela. Musi znaleźć, w jakim pliku, ewentualnie w którym miejscu tego pliku. Potem musi znaleźć wolne miejsce w tabeli, to znaczy, jeżeli tabela żyje już jakiś czas, być może jakieś rekordy były usuwane i zrobiło się wolne miejsce tam, gdzie poprzednio były jakieś rekordy, może trzeba dodać zupełnie nowe bloki do tabeli. No więc na pewno trzeba znaleźć generalnie wolne miejsce na nowe dane.
No i trzeba wpisać te nowe dane do tego miejsca, do bloku. To się oczywiście dzieje w pamięci operacyjnej, a następnie trzeba to wynik tej operacji zapisać na dysk, czyli ten blok, który modyfikujemy, trzeba z pamięci zapisać na dysk. No i teraz krok dalej, kiedy mamy już do tabeli wstawione rekordy, piszemy sobie zapytanie o jakiś konkretny rekord, czy o konkretne rekordy. Powiedzmy, że chcemy sprawdzić, jakie produkcje mamy w bazie Netflixa, których reżyserem jest Quentin Tarantino. Wróćmy do SQL Developera. Ja jeszcze raz napiszę to zapytanie. OK, mamy 8 rekordów. I co ta baza danych musiała tak naprawdę zrobić, żeby zwrócić nam taki wynik? No, na pewno na początek musiała znaleźć w ogóle tą tabelkę, sprawdzić, gdzie, w których plikach zapisane są dane tej tabeli. Następnie musiała wczytać wszystkie bloki danej tabeli do pamięci i przejść po tych blokach, sprawdzić każdy rekord tej tabelki, czy ten dany rekord spełnia to zapytanie, które napisaliśmy, czyli czy w polu director mamy Quentina Tarantino. No więc baza danych tak naprawdę musiała przejść te prawie 9000 rekordów, dla każdego rekordu sprawdzić warunek. No jeżeli warunek był spełniony, to wyświetlić ten rekord w wyniku. Teraz podejrzyjmy sobie plan zapytania. To jest taka opcja w SQL Developerze, która pokazuje, jak baza danych myśli, że będzie najlepiej wykonać dane zapytanie. No i tutaj, co jest istotne, to widzimy table access, widzimy, do jakiego obiektu ten table access jest robiony, czyli Netflix Show, ta nasza tabelka. No i options full, czyli cała tabelka będzie przeczytana. Cardinality, tutaj podawana jest szacunkowa liczba rekordów, jaka zostanie zwrócona. No tutaj jest jeden. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, natomiast no, też jest to ciekawe, w jaki sposób baza szacuje sobie liczbę rekordów. To, co jest dla nas istotne, to jest cost. I tutaj widzimy 134. Tak jak mówiłem, nie jest to ani liczba bloków, bo bloków mieliśmy 488, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jest to liczba bloków podzielona przez czas potrzebny na odczytanie jednego bloku, czyli ten koszt generalnie zależy od sprzętu, na jakim baza danych działa, od procesora, pamięci i tak dalej. No i liczby bloków, jakie przetworzyć musi baza danych do wykonania danego zapytania. Dobrze, no to mamy tak naprawdę szybkie podsumowanie, co się dzieje, kiedy mamy tabelkę taką najzwyklejszą, prostą, nic szczególnego. No i teraz idziemy do tematu drzew. Drzew jako struktur danych. Więc tak jak widzimy i pewnie doskonale wiecie, drzewo to jest hierarchiczna struktura danych. Posiada korzeń, czyli pierwszy węzeł, poddrzewa, węzły poszczególne, no i ostatnimi węzłami, które już nie mają poddrzew, są liście. Wstawianie do drzewa generalnie jest na pewno trudniejsze niż wstawianie do jakichś struktur, powiedzmy, bardziej płaskich, jak stos.
Jeżeli drzewo jest zbalansowane, no to pozostaje nam problem balansowania tego drzewa, tak żeby każdy liść był na dokładnie tym samym poziomie, czyli żeby droga od liścia do korzenia była dla każdego liścia taka sama. Jeśli chodzi o bazę danych Oracle'a, to indeksy właśnie są. Drzewo jest, leży jakby u podstaw indeksów i taki zwykły indeks jest to nic innego jak drzewo. I jeśli chodzi o Oracle'a, jest to B-drzewo i zwykle głębokość takiego drzewa to jest 3, czasem 2, czasem 4, ale dla zdecydowanej większości tabel będzie to 3. B-drzewo jest uogólnieniem binary search tree. Być może znana jest wam ta struktura. No i tak, jeżeli chodzi o B-drzewo, no to ma dwa typy bloków. Gałęzie czy węzły takie pośrednie, które jakby służą do przeszukiwania. No i liście, które przechowują tak naprawdę już wartości. Jak widzimy, gałęzie wyższego poziomu wskazują na gałęzie niższego poziomu. Liście są zawsze automatycznie balansowane, żeby właśnie każdy liść był na tym samym poziomie drzewa. No i dzięki temu wiemy, że odczyt w zasadzie dowolnego rekordu zajmie mniej więcej tyle samo czasu, dlatego że no właśnie ta odległość od liścia do korzenia jest taka sama, więc mamy po drodze tyle samo bloków do odczytania. A tak jak już wcześniej mówiliśmy, koszt operacji w zdecydowanej większości zależy od liczby bloków, jakie trzeba przetworzyć. No i tutaj mamy przykład takiego indeksu. No i widzimy w korzeniu mamy podział od 0 do 40, 41 do 80 i tak dalej. No i dla każdego przedziału mamy strzałkę, która kieruje nas do kolejnego bloku. Czyli widać, że tutaj te węzły jakby służą do dalszego przeszukiwania. No i tak przykładowo, jeżeli będziemy szukać dziesiątki, no to pójdziemy do pierwszego bloku. Następnie mamy kolejny blok, który ma zakres od 0 do 10, od 11 do 19 i tak dalej. Więc wybieramy sobie 0, 10. No i dochodzimy do liścia, gdzie mamy 10 i row ID. Tutaj drobna uwaga, czym jest właśnie row ID. Row ID tak naprawdę jest fizycznym adresem rekordu w tabeli, czyli to row ID przechowuje takie informacje, w jakim pliku, w którym bloku, gdzie ten dany rekord jest zapisany. Czyli mając row ID, jest to, znając już row ID, niesamowicie łatwo jest znaleźć dany rekord w tabeli. Dobra, więc generalnie do zapamiętania jest w sumie to, że wstawianie do drzewa nie jest jakieś super łatwe, chociaż nie jest może też jakieś super trudne, ale generalnie jest to jakaś dodatkowa praca do wykonania. I to jest najważniejsze do zapamiętania z tego fragmentu. Dobra, no to myślę, że w takim razie następny krok to założymy sobie indeks na tej tabelce, którą sobie przygotowaliśmy. Okej, operacja się powiodła. Mamy założony indeks. No i zastanówmy się, co teraz musi zrobić baza danych. Jeżeli wstawiamy rekordy do tabeli, no to intuicyjnie wiemy, że to, co poprzednio było do zrobienia, no to nadal jest do zrobienia, bo nadal trzeba znaleźć tabelkę, znaleźć w niej wolne miejsce, wstawić te rekordy.
No ale obecność indeksu powoduje, że trochę dodatkowej roboty nam doszło, bo trzeba jeszcze znaleźć ten indeks, no i wstawić rekordy do indeksu. No i generalnie w drzewie czas wstawiania jest logarytmiczny, natomiast no jest to jakaś dodatkowa robota. Jeżeli mamy miejsce w danym liściu, to jest całkiem prosto. Odrobinę sprawa się komplikuje, kiedy okazuje się, że już nie mamy tego miejsca i następuje potrzeba balansowania drzewa. To więc tutaj kilka kroków dodatkowych jest do wykonania. No i teraz pytanie, jak dużo jest tych, jak duży koszt jest tych dodatkowych operacji? No i myślę, że najlepiej będzie sobie to sprawdzić. Na potrzeby tego utworzymy sobie takie dwie mniejsze tabelki, bo będziemy potrzebować trochę więcej rekordów wstawić, żeby czas wykonania poszczególnych kroków był na tyle długi, żeby zaobserwować jakąkolwiek różnicę. Więc na początek ja uruchomię taką opcję, żeby SQL Developer śledził nam czas wykonania poszczególnych zadań. Ja już sobie przygotowałem odpowiedni skrypt do tego, więc skopiuję. Tworzymy, na początku usunąłem tabelę dla pewności, następnie ją utworzyłem jeszcze raz. No i teraz do nowo powstałej tabelki, która ma indeks na kolumnie A, wstawiamy milion rekordów. Czekamy, jak długo to potrwa. 4,5 sekundy. 4,5 sekundy zajęło wstawienie miliona rekordów do nowo utworzonej tabeli. Teraz jeszcze raz usuniemy tę tabelę. Utworzymy ją ponownie, ale tym razem już bez indeksu i ponownie wstawiamy milion rekordów. Niecałe 2 sekundy. No więc widać, że ten narzut no jest całkiem spory. No i zależy on oczywiście od liczby indeksów. Im więcej tych indeksów, tym więcej tej dodatkowej pracy do wykonania. Więc to do zapamiętania na pewno, że indeksy, mimo tego, że mają swoje plusy, no to nie są za darmo. No i podobnie byłoby z usuwaniem rekordów z tabeli, tak? Jeżeli usuwamy rekord z tabeli, musimy też usunąć z indeksu. No i teraz pytanie, co to jest CBO, taki tajemniczy skrót. On rozszerza się jako Cost-Based Optimizer, czyli optymalizator oparty na koszcie. Jest to taka maszynka wewnątrz bazy danych, która szacuje koszt każdego zapytania, no i wybiera najtańszą ścieżkę, czyli jak uważa, że najłatwiej będzie wykonać to zapytanie. Ten optymalizator nie jest oczywiście nieomylny, a wręcz jest sporo sytuacji, w których potrafi się pomylić to bardzo. Siedzi w nim naprawdę wiele skomplikowanych algorytmów i im nowsza wersja bazy danych, tym te algorytmy są bardziej skomplikowane, więc ciężko tak naprawdę dokładnie powiedzieć, jak on działa. W każdym razie obecnie ma już nawet takie możliwości, że kiedy już realizuje fizycznie zapytanie to i uzna, że wykonuje je zbyt długo, to w trakcie wykonywania zapytania potrafi zmienić ścieżkę, jaką podąża. No ale w każdym razie najważniejsza informacja jest taka, że opiera się na koszcie. Ten koszt jest w pewien sposób szacowany. No i pod uwagę przy szacowaniu kosztu brany jest przede wszystkim sprzęt, dostępne zasoby, dostępne metadane o poszczególnych obiektach, czyli na przykład jak rozkładają się wartości
w tabeli. Jeżeli mamy, powiedzmy, kolumnę typu number, to jaki jest rozkład tych liczb, dostępne statystyki o danych. No generalnie dużo takich informacji zbieranych jest statystyk o tabeli, o sprzęcie, żeby poprawnie wyliczać po prostu te koszty. No i teraz kolejne pytanie. Mamy zapytanie, które już co prawda wykonywaliśmy, czyli szukamy filmów i seriali, których reżyserem jest Quentin Tarantino. Natomiast teraz różnica jest taka, że mamy dostępny indeks. No i teraz jakie w ogóle opcje ma ten optymalizator kosztowy? Jakie ścieżki może wybrać? Pierwsza ścieżka to na pewno jest taka, jaka była, czyli odczyt całej tabeli, no i przeszukiwanie, przejście wszystkich rekordów, sprawdzenie, czy reżyserem jest Quentin Tarantino, no i wyświetlenie poprawnych rezultatów. Drugą opcją jest skanowanie indeksu, czyli założyliśmy sobie indeks na kolumnie reżyser, no i idziemy do indeksu, przechodzimy po tym drzewku, dochodzimy do liścia, gdzie mamy adres rekordu, który w polu director ma Quentina Tarantino. No i idziemy dopiero wtedy do właściwego bloku tabeli. No i decydujemy, czy potrzebujemy odwiedzić ten blok, czy nie. No mamy select gwiazdka, więc wszystkie kolumny chcemy wyświetlić, więc na pewno ten blok trzeba odwiedzić. Natomiast no, pytanie, którą z tych dwóch ścieżek lepiej wybrać? No i sprawdźmy. Mieliśmy tutaj to zapytanie. Wynik na pewno się nie zmieni, bo nie zmienialiśmy zawartości tabeli. Natomiast koszt. No i cóż, teraz plan zapytania mówi nam, że odczytany zostanie indeks range scan, czyli nie będziemy odczytywać całej tabeli, tylko odczytamy sobie indeks. W indeksie znajdziemy rekordy, które odpowiadają naszemu warunkowi i dopiero znajdując te rekordy odczytamy tabelę, ale odczytamy już nie całą, tylko poszczególne row ID. Jak widać, koszt z około 140 spadł nam nagle do 3, więc no tutaj widzimy, że akurat w tym przypadku zdecydowanie korzystniej skorzystać z indeksu niż odczytywać całą tabelę. Następnie kilka kolejnych zapytań. One wszystkie opierają się na tej samej tabeli oczywiście, ale też dotykają, warunki są założone na tą samą kolumnę, czyli reżyser. Tylko teraz różnica jest taka, że pierwsze zapytanie to podajemy zakres, nie konkretną wartość, ale zakres. No ale z grubsza pewnie podobną liczbę rekordów nam znajdzie, bo chcemy takie rekordy zobaczyć, dla których reżyser jest większy od Quen, czyli albo będą jakieś następne znaki, albo ostatni znak będzie większy, ale mniejszy od Quenu. No i sprawdźmy, jaki jest rezultat takiego zapytania. No, wynik jest taki sam, bo zdaje się, że tylko jeden jest taki reżyser spełniający ten warunek, ale to, co nas najbardziej interesuje, to plan tego zapytania. No i widzimy, że plan jest z grubsza taki sam. Zmienił się tylko koszt, ale nieznacznie, więc uznajemy, że ponownie indeks jest
zdecydowanie korzystniejsze, nawet kiedy próbujemy zapytań zakresowych. Kolejne zapytanie jest niesamowicie podobne do tego. Tutaj tak naprawdę różnica jest taka, że jest zamiast operatora mniejszy czy większy, występuje operator like i procent. Ten operator działa tak, że po prostu procent może być zastąpiony dowolnym ciągiem znaków, czyli tak naprawdę tego lajka moglibyśmy zapisać mniej więcej w podobnej formie jak to. Widzimy, że wynik zapytania jest ponownie taki sam. No i podejrzyjmy sobie jeszcze koszt. No, ponownie wszystko się zgadza. Kolejne zapytanie również dotyka tej samej kolumny, czyli reżyser. Natomiast znowu mamy like, natomiast teraz ten procent występuje na początku ciągu znaków, czyli nie znamy początku reżysera, ale znamy jego końcówkę. Wynik ponownie będzie taki sam, ale podejrzyjmy koszt. No i teraz niespodzianka, albo nie niespodzianka. Być może się tego spodziewaliście. Mamy koszt 134 i nie wykorzystujemy indeksu. Wykorzystujemy table access full, czyli czytamy całą tabelkę i dla każdego rekordu sprawdzamy ten warunek. No i dlaczego tak się wydarzyło? Wydarzyło się dlatego, że nie znamy początku ciągu znaków, więc nie jesteśmy w stanie przejść przez indeks. Nie wiemy po prostu, w którym kierunku podążyć. Gdybyśmy znali ten początek, no to jesteśmy w stanie dojść do pierwszego rekordu, który spełnia ten warunek, i później przejść po kolei po indeksie. Natomiast jak nie znamy samego początku tego ciągu znaków, no to w zasadzie i tak musimy przejść przez cały indeks, bo tutaj na początku równie dobrze może być A, ale może być też Z, więc no generalnie indeks przechowuje wartości posortowane, więc oczywiste jest, że jeżeli nie znamy początku, no to nie jesteśmy w stanie tutaj posortowanych danych znaleźć. Kolejne zapytanie. Cały czas operujemy oczywiście na tej samej tabeli, tylko tutaj w warunku mamy funkcję upper director. Ta funkcja robi to, że zwraca ciąg znaków w uppercase, więc tutaj nie znajdzie nam żadnego reżysera, bo wpis w tabeli mamy taki, a my szukamy wszystko wielkimi literami. Ale to, co istotne, to znowu koszt. No i widzimy, że znowu niezbędny jest Table Access Full. Table Access Full jest potrzebny dlatego, że wykorzystujemy funkcję, więc żeby wykonać tą funkcję na polu Director, to baza danych i tak musi najpierw wczytać ten rekord, żeby pobrać sobie tą wartość, wykonać na niej jakąś funkcję. I dopiero wtedy może sprawdzić ten warunek. Ale jest na to obejście. Są indeksy funkcyjne. Czyli możemy sobie zrobić indeks podobnie jak zrobiliśmy wcześniej, tylko po prostu zamiast podawania kolumny podajemy funkcję, jaka ma być użyta do stworzenia tego indeksu. Więc stwórzmy sobie ten indeks. Udało się. No i teraz jeszcze raz możemy podejrzeć plan zapytania. No i teraz jest koszt zdecydowanie mniejszy i widzimy, że wykorzystywany jest indeks UpperDir. Koszt jest większy niż przy zwykłym indeksie, no dlatego że tutaj dochodzi koszt wykonania tej funkcji, więc generalnie no koszt jest większy niż w zwykłym indeksie, ale nadal mniejszy niż przy odczycie całej tabeli. To już mówiliśmy.
Teraz clustering factor. Brakuje mi dobrego tłumaczenia. Myślę, że czynnik grupujący pewnie byłby najlepszym, ale mimo wszystko zostawiłem ten termin po angielsku. Co to jest i dlaczego to jest takie ważne? To jest kluczowy czynnik decydujący o tym, czy warto korzystać z indeksu. Clustering factor liczony jest dla indeksu, ale tak naprawdę więcej mówi nam o samej tabeli niż o indeksie. Dlaczego tabeli? Dlatego, że jest to jakby miara uporządkowania tabeli. Czyli clustering factor mówi, jak bardzo rekordy w tabeli są posortowane. No i teraz jak liczymy taki clustering factor? Tutaj na tym obrazku mamy taki mega uproszczony indeks, który ma korzeń 4 liście, a poniżej mamy 3 bloki danych i w każdym bloku mamy 4 rekordy. No i żeby policzyć dla danego indeksu clustering factor, to idziemy do pierwszego rekordu, jaki znajduje się w ogóle w indeksie. No i sprawdzamy, gdzie znajduje się rekord w tabeli, który występuje w tym liściu. No i na przykład sprawdzamy, że jest to rekord drugi w bloku pierwszym. Czyli idziemy do pierwszego bloku, więc czynnik clustering factor, czy czynnik grupujący, jakkolwiek to nazwiemy, wynosi 1. Idziemy do następnego rekordu w indeksie, no i sprawdzamy, że kolejny rekord w tabeli znajduje się w bloku drugim. Jest to pierwszy wiersz. Musieliśmy zmienić blok, więc inkrementujemy clustering factor, wynosi 2. Wracamy do indeksu, idziemy do trzeciego rekordu, sprawdzamy, że on znajduje się również w bloku drugim, tylko jest to row 4. No i tym razem nie zmieniliśmy bloków, więc clustering factor pozostaje 2. Później idziemy do następnego rekordu w indeksie, no i sprawdzamy, że on się znajduje znowu w bloku pierwszym, ale rekord trzeci. Znowu zmieniliśmy blok, więc inkrementujemy, więc mamy już 3, tak? Tak, no i w ten sposób przechodzimy po całym indeksie, sprawdzamy, ile takich skoków z bloku do bloku wykonaliśmy, no i otrzymujemy jakiś wynik. No i teraz jaki ten wynik może być? No jakby tutaj jasno wynika z tego, że minimalną wartością dla clustering factor będzie liczba bloków, no bo musimy, skoro przechodzimy po całej tabeli, to musimy odwiedzić wszystkie bloki. Jeżeli tabela będzie idealnie uporządkowana, to po prostu odwiedzimy wszystkie bloki jakby jeden po jednym, więc minimalna wartość to liczba bloków, a maksymalna wartość przy założeniu, że tabela jest bardzo nieuporządkowana, no to clustering factor będzie równy liczbie rekordów w tabeli. Jeżeli dla każdego rekordu będziemy musieli zmienić blok, no to ten czynnik grupujący będzie maksymalny i będzie równy liczbie rekordów w tabeli. Dlaczego on jest taki ważny, ten czynnik grupujący czy clustering factor? No dlatego, że przy liczeniu kosztu wykonania zapytania dla zapytania, w którym możemy użyć indeksu, zależy od liczby odwiedzonych bloków. Tutaj już wspomniałem o tym, że w bazie Oracle indeksy są realizowane przez zbalansowane B drzewo, więc każdy liść jest oddalony o taką samą odległość od korzenia. Zwykle jest to 3, więc jest to niezbyt dużo, więc akurat ta składowa kosztu nie ma zbyt wielkiego wpływu. Koszt zależy też od liczby liści, jakie trzeba odwiedzić, żeby odczytać wszystkie rekordy. No tutaj to też oczywiste, tak? Jak zadamy zapytanie zakresowe, które będzie obejmowało szeroki zakres, będziemy musieli odczytać wiele liści. No i liczba odwiedzonych bloków tabeli. Czyli tutaj właśnie wchodzi nam ten czynnik grupujący.
jeżeli dużo rekordów odczytujemy, ale one są w jednym bloku, no to ten koszt jest niewielki. Jeżeli odczytujemy stosunkowo mało rekordów, ale one są rozrzucone po wielu blokach, no to ten koszt mimo wszystko będzie duży. I wracamy do tego tytułowego pytania. Co jest lepsze przy wnoszeniu na to tytułowe 10. piętro? Czy rasa dobrze, czy częściej ja mniej? To z natury jesteśmy leniwi, więc generalnie chcemy się jak najmniej napracować. No i do tego dążymy, ale czy możemy jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? To nie do końca, dlatego że zależy od sytuacji, tak? Jeżeli będziemy potrzebować wnieść jeden klucz, no to lepiej wnieść jeden klucz. Ale jeżeli okaże się po wniesieniu jednego klucza, że potrzebowaliśmy całej skrzynki, no to lepiej było oczywiście od początku wnieść całą skrzynkę. Dobrą analogią, czy wręcz nie analogią, a rzeczywistym przykładem indeksu może być też biblioteka. No bo chyba w każdej bibliotece jest indeks, zwykle chyba alfabetyczny. No i załóżmy, że potrzebujemy wszystkich książek pewnego autora. No więc idziemy sobie do tego indeksu, szukamy danego autora, no i znajdujemy, że książka znajduje się na tym regale w tej półce. No i idziemy sobie do tej półki. Wybraliśmy tą książkę, która nas interesowała, więc wracamy do indeksu i patrzymy na drugą książkę tego autora. No i okazuje się, że ta książka jest dokładnie na tej samej półce, na której przed chwilą byliśmy. No i idziemy pod tą półkę. No ale teraz nauczeni doświadczeniem, że przed chwilą tutaj byliśmy i musimy wracać, postanawiamy przynieść sobie do biurka nie jedną książkę, tylko już całą półkę. No i wracamy do indeksu i okazuje się, że faktycznie wszystkie kolejne książki tego autora były na tej półce, bo akurat półki były, książki na półkach były poukładane autorami. Więc tutaj super, super oszczędziliśmy sobie roboty, bo za jednym zamachem przynieśliśmy wszystkie książki, które nas interesowały. No ale teraz załóżmy, że indeks jest cały czas taki, jaki był, czyli indeks jest alfabetyczny, nadal szukamy książek wszystkiego autora, ale załóżmy, że książki na półkach nie są ułożone alfabetycznie, ale datami wydania. No i patrzymy sobie jeszcze raz do tego indeksu, szukamy pierwszej książki, znajdujemy półkę, znajdujemy konkretną książkę i ponownie uznajemy, że pewnie będziemy potrzebować więcej tych książek, więc od razu bierzemy całą półkę. Wracamy do biurka i okazuje się, że na tej półce była tylko jedna, jedyna książka tego autora, no a reszta jest nam zbędna. Wracamy do indeksu, szukamy drugiej książki tego autora, no i znajdujemy drugą półkę. Idziemy, przynosimy sobie całą półkę. No i znowu okazuje się, że na tej półce jest tylko jedna książka tego autora. No więc w ten sposób no, realizujemy swój cel, bo pewnie koniec końców znajdziemy wszystkie książki, które nas interesowały, ale ile tej zbędnej roboty zrobimy, ile tych książek, które nas nie interesują, przyniesiemy sobie, no to już. To już inna sprawa. No w każdym razie myślę, że te dwie analogie jakoś tak, mam nadzieję, że w miarę obrazowo przedstawiają ten problem i to jakoś tak zapadną wam w pamięć i będziecie sobie je przypominać, kiedy ktoś was kiedyś zapyta, czym jest indeks, kiedy z niego korzystać, kiedy nie. Zmierzamy pomału do końca tej prezentacji, więc tak na zakończenie jeszcze kilka dobrych praktyk. Kiedy warto stosować indeks, kiedy nie warto, o czym warto pamiętać. Przede wszystkim indeks przyspiesza odczyt, ale tak jak sprawdziliśmy, to doświadczalnie spowalnia operacje modyfikacji danych, czyli tak jak insert, update, delete. No więc stosujmy indeksy, ale pamiętajmy, że one nie są za darmo, że każdy indeks niesie za sobą jakiś koszt.
Dlatego na pewno nie warto zakładać indeksów na wszystkich kolumnach w tabeli. No bo jeżeli będziemy mieli dużo tych indeksów, no to tak jak widzieliśmy, ten narzut związany z obecnością indeksów jest stosunkowo duży i po prostu operacje wstawiania czy modyfikacji danych będą zdecydowanie wolniejsze. Z kolei, no skoro indeks przyspiesza odczyt, no to na pewno warto indeksować często wykorzystywane predykaty, czy innymi słowy warunki. Jeżeli często, tak jak odnosząc się do tego przykładu, na którym dzisiaj pracowaliśmy, jeżeli często szukamy w jakiejś tam aplikacji rekordów po jednym zadanym polu, no to na pewno warto to pole zaindeksować. W naszym przypadku był to reżyser, no ale to wiadomo, że zależy od przypadku. W każdym razie, jeżeli korzystamy z jakiegoś warunku często, no to to jest dobry pomysł, żeby założyć indeks na tej kolumnie. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, indeks może pozwolić uniknąć sortowania. Sortowanie jest potrzebne też przy grupowaniu, więc jeżeli mamy order by, group by w zapytaniu, to być może warto zaindeksować pola, które występują w tych klauzulach. Często warto stosować indeks na kluczu obcym i to jest dosyć istotna rada. Ogólnie warto mieć indeks na kluczu obcym, ale czasem dobrym pomysłem jest ten indeks rozszerzyć, to znaczy założyć indeks nie na jednej kolumnie, a jednocześnie na kilku kolumnach. No ale to już zależy od konkretnego przypadku. Taki indeks na kluczu obcym może na pewno pozwolić przyspieszyć operację złączenia. Zwykle, jeżeli mamy jakiś klucz obcy w tabeli, to często po nim łączymy właśnie z inną tabelą. Często potrzebujemy naraz danych z kilku tabel, więc takie operacje jak joiny mogą dużo skorzystać na obecności indeksu. Ale jeżeli chodzi o te klucze obce, to nie tylko joiny, ale też sprawdzanie integralności danych. Jeżeli robimy jakąś operację, na przykład usunięcia danych, to dzięki obecności indeksu możemy szybciej sprawdzić, czy możemy w ogóle tą operację wykonać, bo może jakiś rekord, że tak powiem, trzyma nam te dane i nie możemy usuwać. Więc tutaj tak przy kluczach obcych warto pamiętać o tych dwóch rzeczach, o wydajności joinów i o integralności danych. No i ostatnia rzecz to jest indeks scan. Czasem nie musimy w ogóle odwiedzać tabeli. Przykładowo, gdybyśmy tutaj, to w tym zapytaniu zdaje się, że tak, tutaj skorzystaliśmy z indeksu. Jeżeli my pytamy o wszystkie kolumny z danej tabeli, a indeks ma tylko kolumnę director, no to musimy i tak odwiedzić wszystkie, to i tak musimy odwiedzić bloki tabeli. Ale jeżeli zapytamy tylko o tego reżysera, to generalnie baza danych nie musi w ogóle odwiedzać tabeli, bo wszystkie niezbędne dane ma już w samym indeksie. I tak jak powiedziałem, indeksy nie muszą być na jednej kolumnie, możemy założyć jeden indeks na wielu kolumnach. No więc to nie jest powiedziane, że żeby skorzystać z indeks skanu, możemy pytać tylko o jedno pole z danej tabeli. Dobrze, no to w takim razie dotarliśmy do końca dzisiejszej prezentacji. Jeszcze raz dla przypomnienia, nazywam się Adrian Zrazek. Zostawiam kontakt do siebie, jeżeli ktoś chciałby o coś dopytać, jakieś nasunie się pytanie, może w późniejszym terminie to spokojnie możecie do mnie napisać. Polecam też jeszcze raz praktyki i staże w naszym dziale. Aktualnie co prawda nie prowadzimy rekrutacji, ale się to zmienia, więc jeżeli interesuje Was praca z danymi, praca z bazami danych, to jak najbardziej zapraszam.
A tymczasem dziękuję za obecność. Miło było mi dzisiaj z Wami się spotkać. Mam nadzieję, że prezentacja nie była szczególnie nudna i że cokolwiek skorzystacie w przyszłości z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj i miejmy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.